Święta Matka Twoja i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Alleluja, 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 alleluja. Pan z Wami. I z Tobą. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stała matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Święty Ewangelii składzie nasze. Oto matka twoja. I dlatego jestem przy matce, pamiętam, czuwam. Tego mnie uczy. Myślę, nas większości tutaj obecnych. Wielki prymas tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński. Abel Jasnogórski. I tak zapytam, ilu z nas staje przed tronem królowej Polski o 21:00. By być przy matce. A dzisiaj mamy przecież wyjątkowy dzień. Można powiedzieć, dzień, w którym Maryja wstąpiła na tron Polski. To największe wydarzenie w dziejach naszej ojczyzny. Gdzie jesteśmy? Mamy piękny maj, jest cieplutko. Są wolne dni. Grillek jakiś, imprezka, wódeczka. Muzyka gra, jest zabawa. Ale nikt sobie nie zdaje sprawy, że znajdujemy się na tym tonącym Titaniku. Muzyka gra, wszyscy się bawią. Jakby nigdy nic. Kochani, na wstępie do mszy świętej takie wprowadzenie było. Usłyszeliśmy, że Maryja została ogłoszona królową Polski po zwycięstwie, jej zwycięstwie nad bolszewikami w 1920 roku. To liturgiczne święto obchodzimy w kościele, w liturgii. Ponad 100 lat dopiero. Żyjemy na ziemi Maryi, w jej królestwie. Jesteśmy jej poddani. Czy to nam się podoba, czy nie podoba? Czy jestem katolikiem, czy nie jestem katolikiem? Wierzącym, niewierzącym? To nie ma znaczenia. Bo ona jest królową wszystkich. Wszystkich zamieszkujących jej królestwo. I to nie jakiś kardynał, czy biskup, czy prymas polski ogłosił ją jako królową. Ale władca, prawowity władca naszej ojczyzny.
wygłoszony przez mądrych, ogłoszony wszystkim, którzy mieszkali w ówczesnych granicach podległych monarchii. Wszyscy ten akt państwowy, to nie był akt religijny, państwowy, przyjęli z wielkim aplauzem. Jak zaznaczam, tego aktu nie podpisał prymas czy ktokolwiek, władza państwowa. W trudnych czasach dziejów naszej ojczyzny, jak to dobrze, że mieliśmy wtedy jeszcze wierzących władców. Wiemy, jakie były czasy. Król zdawał sobie sprawę. Jest potop szwedzki. Nie przetrwamy tego. Wojsko nas nie obroni. Jesteśmy skazani na porażkę. Jeden ratunek właśnie w niej. W tej niebieskiej monarchii by wzięła w opiekę losy naszej ojczyzny. Albowiem całe państwo i aparat państwowy były tak słabe. Przez to słabe. To nic nowego. Przez korupcję, przez zdradę, przez kolaborację. Dla osiągnięcia swoich celów i własnych na kasę licznych elit, magnaterii, czy także i niektórych, jakże, senatorów, zdrajców. Zajebnoszone srebrniki sprzedawali ojczyznę. Gdyby nie ten akt, to z Polski już by nic nie zostało. Może to by było Królestwo Szwecji, nie wiem. Ale co najważniejsze, kochani, to tych słów, tego aktu, który uczynił Maryję królową Polski, nikt nie odwołał. Żaden rząd, żadna władza, nawet komunistyczna, która walczyła z Kościołem. Dzisiaj czasy się zmieniły. Szatan jest bardziej przebiegły, a więc po co walczyć? W inny sposób będziemy niszczyć Królestwo Maryi. Przez pogardę Kościoła, przez deprawowanie kapłanów, tych, kto będziemy mieć w garści. Zrobią dla nas wszystko pasterze. Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała. Śpiewamy jeszcze. Ile w niej chwały Maryi w naszej ojczyźnie? Nie wiem, Maryja ma jakąś chyba, no ma słabość do naszej ojczyzny i do Polaków. Czasem potopu, czasem nieustannych wojen, walk o tożsamość, ojczyznę. Wiemy, że Jan Kazimierz zawalił, bo to, co obiecał Matce Bożej, nie dochował, a miał przecież między innymi ująć się za chłopami, którzy byli traktowani często jak niewolnicy. Obiecał błaszczenie, wolność, nic nie wypełnił. Dlatego Szwedzi rozgrabili Polskę. Później dziękujemy Panu Bogu, że dał nam wspaniałego władcę, króla Jana III Sobieskiego. Chciałbym jeszcze właśnie na kanwie tego dzisiejszego słowa powiedzieć, naprawdę mamy tak piękną ojczyznę i tak bogatą w obecność Matki Bożej, że 100 lat już po ustanowieniu państwowości po chrzcie Polski zostało udokumentowane już chyba pierwsze jej objawienie.
w XI wieku. Ale nie trzeba daleko szukać. Właśnie tu, na tej naszej ziemi, na południe od Chełma, Chrubieszów, Wędkowice, kiedy jeszcze Jan III Sobieski był hetmanem wielkim koronnym, 9 lat przed Wiktorią Wiedeńską. Tutaj, przez te ziemię przecież, czambuły Tatarów się przebarały, paliły wioski, rabowały, mordowali. To się dopiero działo. Niedaleko Chrubieszowa właśnie taki czambuł tatarski przechodził, niszczył wszystkie wsie. Mieszkańcy Krynek schowali się do lasu i błagali Boga o pomoc. I wtem wielka jasność, konie stanęły, zerwały się. Tatarze w popłochu uciekli, bo nie wiedzieli, co się dzieje. Krynki. Malutka kapliczka w lesie z cudownym źródełkiem. Matki Bożej. Do dnia dzisiejszego stoi. Uciekali Tatarzy do Chrubieszowa. Tam na południu miasta znajduje się wzgórze. Nazywają to tatarskim wzgórzem. U podnóża którego właśnie Jan III rozprawił się z Tatarami. Kolejny cud, kolejne zjawienie Matki Bożej właśnie tam. I kolejny znak. Cudowne źródło Wytrysu. Jest tam kaplica do dnia dzisiejszego. Akurat o tym mówię, bo tak na rozpoczęcie pięknego Maryjnego Maja wybrałem się, by poznać te tereny. Poznać ich historię. Jakże piękną. Jakże bogatą w Bożą interwencję. Nie trzeba daleko jeździć. Nie trzeba daleko szukać. Niedaleko Siemiec, kaplica świętej Janny z cudownym źródłem. Dalej źródło świętego Antoniego, Susie, nie, Uchanie to się nazywa. Dalej Krymów, źródło świętego Mikołaja, pełno tego w okolicy. Jak szczęśliwa była serca. A gdzie dalej teraz kwitnie chwała? A teraz ludu głupi i bezrozumny. Kiedy zmądrzejesz? Kiedy roztropność głupcy nabierzecie. To są słowa psalmu 94 werset 8. Tak mi akurat wskoczył i to chyba nie przypadek, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć. Tak się odpłacamy swojemu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, których zaznaliśmy. I może mamy pretensje jeszcze do Pana Boga. Ile to my musimy cierpieć? I cała druga wojna światowa. Jak jesteśmy biednym narodem doświadczanym za to, przecież Maria jest naszą królową. Jakże mamy krótką pamięć, ale wystarczy do historii sięgnąć. Kto zajął się Rzeczypospolitą po pierwszej wojnie światowej, po zwycięstwie nad bolszewikami? Szatan nie próżnuje. Masoneria wszystko rozpracowała. Wiedziała, jak pozbyć się narodu. Może nie wiemy, ale w dwudziestoleciu międzywojennym Polska była zagłębiem aborcyjnym ówczesnej Europy. Tak, Polska. Może się dziwimy, że tyle Polaków zostało zamordowanych i zginęło w czasie
Zginęło tyle Polaków, jak naukowcy mądrzy ludzie szukali, liczyli, ile właśnie w ciągu 20 lat w Polsce zostało zamordowanych niewinnych dzieci w łonach matek. A teraz, kiedy przyjdzie trzecia i ostatnia już wojna światowa, wiecie, ile osób zginie? Polaków. Wystarczy policzyć. Są statystyki, które wszystko powiedzą. Nic z nas nie zostanie, mała garstka. A przecież moglibyśmy być wielkim, potężnym mocarstwem. Gdybyśmy nie mordowali dzieci, bo Bóg upomni się o każde życie. Życie za życie, krew za krew. Zacznijmy myśleć i wyciągać wnioski. Póki nie wciągnie nas polskojęzyczny rząd w tę ostatnią wojnę, ostatnią po kolejnej już nie będzie. Ci, których Bóg ocali, będą tymi, którzy zawsze wiedzieli, że Bóg z tymi, którzy go miłują. Maryjo, Królu Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Popatrzmy na Maryję. Tą spod krzyża, ile przecierpiała. I dalej cierpi nad narodem, który wybrała. Czy jakakolwiek monarchia jest tak sponiewierana, opruwana przez swoich poddanych, a przez swoje dzieci? Jesteśmy jej dziećmi. Co czynimy matce? Jestem, pamiętam, czuwam. Puste słowa dla wielu, bardzo wielu synów i córek Królowej Polski. Gdzie ja jestem, gdy mnie przy niej nie ma? Co to znaczy czuwać? Czuwać to być obecnym. Przy matce. Tak jak czuwa żołnierz na warcie. Tak jak matka czuwa przy dziecku. Dziecku chore. Wszyscy jesteśmy chorzy. Zainfekowani wirusem grzechu. I pozwalamy na to, by obcy, nie Polacy, infekowali przede wszystkim małe, bezbronne dzieci. Począwszy od przedszkola. By wybić im wiarę w Boga. By całkowicie ich zdeprawować. By uczyć ich nie tej historii, która jest prawdziwą. Na to wszystko pozwalamy. Tym, którzy z jej królestwem nie mają nic wspólnego. Zdrajcy, kolaboranci, słudzy masońskiej władzy szatana. Pisał Sienkiewicz w Potopie, Żydzi pogardza nami, nieprzyjaciel, pytając, co nam z dawnych cnót pozostało. A ja odpowiadam, wszystkie zginęły. Tylko wiara i cześć do Najświętszej Panny pozostała, na której wszystko odbudowane być może. Tak jeszcze było w czasach Sienkiewicza. Ale dzisiaj te słowa są już nieaktualne. Bo nie dość, że nie ma cnót. A wiarę daliśmy sobie pogrzebać. I do tego skutecznie daliśmy się podzielić. Także nic już nie stoi na przeszkodzie, by brat skoczył do gardła bratu. Jesteśmy bodajże najgłupszym narodem na świecie. To już powiedział nasz poeta, że przedszkolą taki po szkodzie Polak jest głupi. A na czym ma polegać to odbudowa potęgi Królestwa Maryi? Na czym? Na czym chcemy budować naszą przyszłość? Na piechu? Na utopii? Po raz drugi słowa psalmu powtórzyć. Byłby głupi, bezrozumny. Zbierzesz owoce swoich bogaty dla Ojca Niebieskiego.
Chciało się, że panów jedna pompka by pod taką restauracją wystarczyła i już nigdy by nie podniósł ręki. Na świętość. A tymczasem w ostatnim tygodniu włamania do kościoła zniknęły puszki z Panem Jezusem. Ksiądz nie wiedział, wszystko było ok. Tylko gdy podczas mszy świętej otwiera tabernakulum, tam nie ma najświętszego sakramentu. Parę dni temu, 3 dni temu, profanacja w Betoniu, rozbite tabernakulum, Pan Jezus rozsypany przed kościołem. W Poznaniu, w jednej parafii. Kobieta przystępująca do komunii świętej na łapę. Kapłan jej powiedział, żeby spożyła przy nim. Ona zaczęła odchodzić, powstrzymał ją. Proszę spożyć komunię świętą przy mnie. Co zrobiła? Rozerwała komunię świętą. Pana Jezusa drobne strzępy i rzuciła na podłogę. Ile trzeba będzie jeszcze czekać na interwencję Pana Boga? Myślicie, że długo jeszcze Pan Jezus pozwoli na to, by Jego Matka i On byli tak lekceważeni? Gdzie są pasterze Kościoła? Nie chcemy słuchać słów Matki, uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie mój Syn. By być narodem wielkim i potężnym. Odrzuciliśmy proroków narodu. Błogosławionego Stefana, kardynała Wyszyńskiego. Odrzuciliśmy nauczanie Jana Pawła II. Odrzuciliśmy księdza Jerzego Popiełuszkę. Wszystko wyrzucamy, bo to nie na dzisiejsze czasy. Moglibyśmy być potężnym narodem, gdybyśmy nie mordowali dzieci. A tak jesteśmy popychadłem całej Europy. Staliśmy się posłusznymi sługami szatana. I czy będzie dla nas jeszcze ratunek? Bo szczęśliwe mimo wszystko, co szatana ma za ojca. Czy Polska pozostanie wierna swojej królowi, by Chrystus mógł ją wywyższyć nad inne narody, tak jak to obiecał świętej Faustynie, ale postawił warunek, gdy Polska będzie niewierna. Czy Maryja będzie rzeczywiście naszą królową? Bo bez niej nie będzie ani nas, ani Polski. Jezus nie pozwoli już dłużej obrażać swojej Matki. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie. Pamiętam. Czuwam. Ja wybrałem. Nie pozwolę, by dalej brudło na moją Matkę, na moją Królową, na Matkę Najświętszą. Bo ona jest największą świętością naszego narodu. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w Jego.